Jeżeli rekrutujesz pracowników, to na pewno chcesz wyróżnić się na tle konkurencji. Owocowa środa i karty sportowe już nie robią na nikim wrażenia, firmy prześcigają się w benefitach, ale czy na pewno o to chodzi? Potencjalny pracownik powinien poczuć taką emocjonalną więź z twoją firmą. Po prostu ją polubić. Ale jak osiągnąć ten efekt? Najłatwiej poprzez stworzenie filmu rekrutacyjnego. Ale dlaczego niektóre takie filmy działają, a inne nie? O czym trzeba pamiętać, a czego się wystrzegać tworząc taki materiał? Przed tobą 5 najczęściej popełnianych błędów w filmach employer brandingowych. Ja nazywam się Mateusz Jemioł, a to jest mowa o filmie. Zacznijmy od błędu najczęstszego, czyli od nieokreślonej grupy docelowej. Jeżeli coś jest do wszystkiego, to jest do niczego. Nie da się stworzyć materiału, który trafi do wszystkich. Inaczej będzie wyglądał film kierowany do informatyków, a inaczej do kierowców ciężarówek. Innym językiem dotrzesz do pracowników niższego szczebla, a innym do specjalistów. Zawsze staraj się precyzyjnie określić swoją grupę docelową i dzięki temu twoja komunikacja będzie skuteczna. Drugi błąd to nieprawdziwe informacje. Jedni twierdzą, że reklama kłamie, inni, że okłamujemy się sami ją oglądając. Ale film rekrutacyjny po prostu musi być wiarygodny. Ja wiem, że jest pokusa, żeby tak troszeczkę naciągnąć prawdę, albo tak niewinnie skłamać, ale to ma naprawdę krótkie nogi. Nowi pracownicy bardzo szybko zorientują się, że zostali nabici w butelkę, a co więcej, film obejrzą również twoi obecni pracownicy, a oni wyłapią każdą ściemę i ostatecznie film przyniesie całkowicie odwrotny skutek. W filmie employer brandingowym jak w małżeństwie, nie warto kłamać. Błąd trzeci to wyuczony na pamięć tekst. Nigdy nie spisuj konkretnego tekstu, który powinien zostać powiedziany. Twoi pracownicy nie są prezenterami, a tylko oni potrafią w ten sposób działać. Zobaczcie ten przykład. Jakiś czas temu próbowałem nagrać dokładnie tą samą wypowiedź, ale czytałem ją z promptera, czyli takiego urządzenia, które pozwalało mi czytać tekst, pomimo tego, że patrzyłem w kamerę. Rekrutujesz pracowników i chcesz wyróżnić się na tle konkurencji? Owocowe środy i karta sportowa już dawno przestały robić na kimkolwiek wrażenie. Potencjalny kandydat musi poczuć emocjonalną więź z twoją firmą. Jak osiągnąć ten efekt? Zrobić film rekrutacyjny. Sami słyszeliście, jakie to było nienaturalne. Pomimo tego, że naprawdę się starałem i nie mam większego kłopotu z mówieniem do kamery, to w momencie, kiedy korzystałem z promptera i mówiłem dokładnie tymi słowami, które napisałem sobie wcześniej, brzmiało to nienaturalnie. Dlatego, jeśli chcesz, żeby twój film wyszedł wiarygodnie i naturalnie, pozwól pracownikom mówić własnymi słowami. Dobry reżyser poprowadzi rozmowę w taki sposób, aby padły te zdania, które muszą w filmie paść. Natomiast resztę zrobi już montaż. Nie spisuj tekstu, który ma zostać powiedziany. Czwarty błąd to zła jakość nagrania, która najczęściej wynika z oszczędności budżetowych. Źle wykonany film może przynieść skutek zupełnie odwrotny do tego, który planujesz. Zamiast wypromować twoją firmę, wystawi ją na pośmiewisko. Pamiętaj, że taki film to jest wizytówka twojej firmy. Musi wyglądać najlepiej, jak tylko się da. Dlatego nie kręć filmu samodzielnie telefonem, ale zatrudnij do tego wykwalifikowanych ludzi. I błąd piąty, najczęstszy i chyba najbardziej poważny, to nieodpowiedni casting. W filmach employer brandingowych zwykle występują pracownicy firmy i ich odpowiedni dobór to jest naprawdę ważna rzecz. Nigdy nie bierz pracowników z łapanki. Poświęć czas i znajdź tych, którzy najlepiej wypadną przed kamerą, którzy mają fajną energię, którzy są charyzmatyczni. A jak przeprowadzić taki casting? O tym powiem wam w jednym z kolejnych materiałów. I wytrwałeś do końca, jesteś jednym z 20%! Dzięki wielkie za uwagę, to była mowa o filmie, ja nazywam się Mateusz Jemioł i do zobaczenia w kolejnym materiale.